Kolędy i modlitwy o pokój dla Ukrainy były przewodnim wątkiem podczas 8. Wielkiej Kolędy u lwowskiego metropolity arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. 3 i 4 stycznia 2024 roku Kuria Metropolitalna Archidiecezji Lwowskiej zyskała podobieństwo bożonarodzeniowego Betlejem. 8. Wielkie Kolędowanie u arcybiskupa zjednoczyło prawie 1200 uczestników z 4 regionów archidiecezji lwowskiej, którzy przybyli do Lwowa, aby szerzyć światło w tych mrocznych czasach i dzielić się radością z narodzin Syna Bożego. Metropolita osobiście witał każdą grupę, a po występie wszyscy tradycyjnie otrzymali słodki upominek oraz zaproszenie na poczęstunek dla pielgrzymów. To już po raz drugi wielkie kolędowanie u arcybiskupa odbyło się podczas inwazji rosyjskiej, więc w każdym występie brzmiała kolędowa modlitwa o pokój i pokonanie wroga, także szczęśliwy powrót z wojny wszystkich obrońców. Jak i co roku, jedna z grup kolędników przewyższa pozostałych uczestników jakąś atrakcją. Pierwszego dnia Wielkiej Kolędy w arcybiskupa wszyscy obecni, a zwłaszcza metropolita, byli zaczarowani i wzruszeni kilkutygodniowym barankiem, który przybył wraz z kolędnikami z parafii Matki Bożej Rudeckiej. Następnego dnia również nie zabrakło imponujących występów. To i koncert romski i jasełka z parafii karpackich oraz etnokolędy w wykonaniu wspólnoty Dom Serca. Najbardziej wyczekiwaną grupą kolędników drugiego dnia była zbiorowa orkiestra parafii ze Skolego i Krzemieńca. I choć odległość między tymi dwiema parafiami wynosi ponad 260 km, nie przeszkadza to tym, których łączy miłość do muzyki i Dzieciątka Jezus. Zatem ponad 30 młodych muzyków zaimponowało słuchaczom swoimi muzycznymi talentami. Wśród gości przybyłych na wielkie kolędowanie była i żona burmistrza Lwowa, pani Kateryna Sadowa. Według metropolity lwowskiego uczestnicy wielkiego kolędowania są znakiem, że ciemności i strach nie mogą pokonać wiary w dobro i zwycięstwa, dobra nad złem. Wielka kolęda u metropolity lwowskiego zakończyła się późnym wieczorem 4 stycznia, a jednak melodie kolęd będą jeszcze długo rozbrzmiewać w sercach uczestników. Boże, ty się piszesz, ja sobie zdaję. Teraz Łukasz, ja zdaję na radis, ty znamy i uważaj wam, waszym rodzinom, mylu radis, ty ubowie, funkcjonu w nowym Rosji. Щоб вони також могли заспівати з нами. Давайте, хіп-хіп-хіп, ходіть сюди.